To nie można nazwać bitwa. 500 lat później. Tutaj wzdłuż tej trasy, którą żeśmy jechali. Dokładnie, od tej pierwszej miejscowości, gdzie dałem sygnał panu historykowi, wzdłuż tej trasy. Rozegrała się w ciągu dwóch dni. 100 lat temu, bardzo. Pan co? 500 lat, 100 lat. Pan się... 500 lat po górze. Przed bitwą pod Tannenbergiem. Trzy miejscowością były osią tej bitwy. To znaczy, tak jak żeśmy widzieli, Prąg Nowo, dalej Płyna, źródła Łyny i tutaj trzecie miejsce, najbardziej krwawe, to jest Orłowo. Proszę Państwa, tu miejscowe pułki plus wschodnich ze wszystkich powiatowych miast, oczywiście z Olsztyna, z Tymczyna, Sosnudy, z Ełku, z Giżycka, Biskupca, może któreś z miast zapomniałem, były rozstawione te jednostki wzdłuż tej drogi i próbowały bronić Prusy przed jedną z armii, które Rosjanie sformowali na początku II Światowej, wojny światowej, czy armią naraz dowodzoną przez generała Samsonowa. Ten 20 korpus, który był może na większej przestrzeni rozlokowany, na tej przestrzeni, o której ja mówię, była rozlokowana 37 Dywizja Piechoty. I ona w dwóch bardzo krwawych dniach próbowała postawić opór dla przeważających jednostek rosyjskich. Proszę Państwa, niech Państwa sobie uświadomią, że przy każdej z tych miejscowości, gdzie byliśmy, leży po kilkaset osób. I w ciągu dwóch dni tak wiele żołnierzy zginęło na tym krótkim odcinku frontu. Proszę Państwa, to jest największy pobitewny cmentarz z I wojny światowej. Bitwy pod Tannenbergiem, największej bitwy na froncie wschodnim I wojny światowej. Tu leży 1425 osób, tak mniej więcej. Z tym 1100 żołnierzy rosyjskich, pozostali to żołnierze niemieccy. Co do żołnierzy poległych czy rannych w czasie bitew. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić z takiej chyba chęci poszanowania poległym żołnierzom tego typu cmentarze. Dla ciekawości powiem, że jednymi z projektantami tych cmentarzy byli nasi plastycy warszawscy, którzy w tym czasie, jak wiecie Państwo, byli pod panowaniem Niemiec. Niemcy zajęli wtedy źródła Łyny. Był tu taki młyn w tym czasie, tu obok, zaraz za cmentarzem. Proszę Państwa, tam żołnierze leżeli po kotem. Tutaj bronili, za obok? Tak, bronili go ze szczyt na tak zwane szare kurtki. Nie szare, czy popielate kurtki, no coś w kamerze razie, czy zielone. Żołnierze sformowani z leśników, z myśliwych, ze strzelców, chyba zielone. Dużo takich szczegółowych, w każdym razie walczyli tu później, jak od wody przyszły ze strony Żelazna, studnie daleko było od wody, to szli z trąbkami z parady. Myślę, że w tych dwóch miejscowościach, czyli w Orłowie, odbito z powrotem te swoje pozycje, bo początkowo Rosjanie weszli tutaj w głąb, tam źródeł Łyny, tak. Jednak mimo sukcesu, kiedy Hindenburg przybył do Mielna, tam był dowództwo tych wojsk. No wcześniej w Stębarku wszystkie, cały Górny Rady. Później, dopiero później. Początkowo w Mielnie. Generał, dowódca 20. Korpusu stał w Mielnie. Generał Scholz się nazywał. I później przyjechał Hindenburg. No więc właśnie. Tu była cywilizacja zachodnia, a tam byli to Rosjanie. Bardzo wiele cmentarzy, które się już chowa do Kuczyn na dwa. Wykopano, tak? Ale to...
Było chyba. Znaczy no sam kościele, przy kościele, tak? Przy murach oporowych, no w kościele posadzki nie tylko tak. No już z księdzem proboszczem już mu tak dyskretnie mówią, że my tam też spuść w tym kościele po kawki przychodzi. No tak. I to weźmy sobie. Ta droba, trzech rzemieślników, informatyk na jedną stronę. Że może to nie że wojna ostatnia humanitarna, ale może kultura chowania zmarłych. No tak jak mówię, bardzo proste sprawy, tak. To jest tak, tak. No. Gdyby Rosjanie to bitwę wygrali, to chyba podejrzewam, że inaczej. Kochani, to czas mamy ograniczony, wracamy, dobrze? Tak, idziemy na mój. Zobaczyć. Nie wiem, czy się nie ma sensu. Dlatego, że mówię, tak jest. Ale tu można pójść, tak, można pójść. To jest 500 metrów w przejściu.